Pietrucha w Sile Kobiet, aktorka przed kamerami od 17 lat, jak policzyłam, ale też piosenkarka, która pożegnała się ze sceną, miejmy nadzieję, że na chwilę, bo wydała właśnie płytę. Zapis 10 lat twojej wrażliwości artystycznej? Myślę, że tak. Od momentu, kiedy zaczęłam komponować, pisać, to właściwie część tych utworów mogła opowiada o pewnych okresach mojego życia. Są niektóre na przykład właśnie mają, myślę, że jeden albo dwa mogą mieć 10 lat. To zaraz rozszyfrujemy, który, ale ty zaczęłaś grać w Teatrze Syrena, w musicalu, kiedy miałaś 11 lat. Mhm. Czyli pracujesz od 11 roku życia, to wyzysk. Właściwie moglibyśmy gdzieś to zgłosić, że pracujesz od tylu lat. Jak to było, powiedz, bo ty jesteś z bardzo muzycznej rodziny, prawda? Ja trafiłam do teatru, bo śpiewałam sobie sama w domu i moja starsza siostra podsłuchiwała mnie i namówiła mnie do tego, żebym... A że uwielbiałyśmy, mieliśmy taki taki kobiecy dom, wychowywałyśmy się we trzy siostry z mamą i uwielbiałyśmy przebieranki, jakieś takie występy, więc starsza siostra mnie wtedy namówiła, żebym wystąpiła przed mamą i jakoś tak to... Przed mamą, tak? Tak, 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 to była w ogóle wielka... I występ został dobrze przyjęty. Dobrze tak? Przyjęty, tak, no i jakoś krótko po tym trafiłyśmy na casting z mamą. Czy mama też brała udział w castingu? Nie, nie, ona mnie zaprowadziła do Teatru Syrena i jakoś tak się złożyło przez chyba zupełny przypadek, że się dostałam tam do obsady. Grałam Gerdę w przedstawieniu Krowa Śniegu i tam też śpiewałam. I jakoś tak się potoczyło, że rzeczywiście dalej pojawiły się serialowe role. I w aktorstwie. Właśnie, bo ty nie chodziłaś do szkoły teatralnej, chodziłaś do normalnego liceum, tak, tak. A później grałaś na wspólnej? W wieku 14 lat pierwszy mój serialowy projekt to właśnie na wspólnej. I potem chyba w wieku 17-18 lat zagrałam w Jutro idziemy do kina. I rzeczywiście miałam myśl, żeby, bo to było jakoś w tym czasie, kiedy zdawałam maturę, żeby zdawać do szkoły teatralnej, ale w końcu się nie zdecydowałam na to. Ale to ważny film, pracowałam. Jutro idziemy do kina, to jest film, który dostał nagrody w Gdyni, a ty dostałaś nagrodę za specjalną aktorską. Opowieść o trzech przyjaciołach, którzy no, mają marzenia, plany, ale właśnie wybucha II wojna światowa. No i co, i nawet to cię nie przekonało, żeby zostać w kinie na stałe? Wiesz co, no pracowałam już wtedy, więc tak mi się wydawało, że to dopóki, dopóki będę pracować, to chyba nie jest mi to potrzebne. Nie czułam chyba takiej potrzeby. I chwilę potem okazało się, że jednak bliższa była mi muzyka. Zresztą muzyka od zawsze tak naprawdę, odkąd pamiętam, była taką przestrzenią dla mnie, w której byłam prawdziwą sobą. Mm-hmm. Chyba nie do końca lubiłam udawać. Odważasz się robić coś, co wymaga właśnie przełamywania siebie, przełamywania jakichś własnych oporów? Staram się, chyba na tym trochę życie polega, żeby się ciągle zaskakiwać, żeby chyba nie dopuścić do stagnacji i do takiego momentu, w którym już nie do końca się jest w zgodzie ze sobą, że się wstaje i chyba nie cieszy dzień, nie cieszy to poranne spotkanie ze sobą w lustrze. A że miałam kilka takich momentów, to chyba lubię się narażać na takie sytuacje niebezpieczne, tylko sama je lubię też generować. No właśnie, wygenerowałaś sobie taką sytuację, bo u szczytu popularności w serialu Blondynka, który był produkowany przez Telewizję Polską, powiedziałaś, że nie, że już dalej nie będziesz grała. Znudziło cię? Chciałam czegoś innego. Myślę, że to już był ten moment, kiedy wiedziałam, że muzyka jest dla mnie ważna już od wielu lat. Próbowałam też na różny sposób nagrać te moje pomysły i nigdy mi się to nie udawało.
Zawsze to doprowadzało chyba do jakiejś frustracji też, że nie mogę po prostu z siebie tego wydobyć. Mimo, że też podświadomie na pewno chowałam to dla siebie, bo to była jedyna taka przestrzeń od właśnie najmłodszych moich lat, gdzie mogłam być sobą i że byłam tylko gdzieś tam na maksa otwarta w tym wszystkim. Nie musiałam nic udawać, nie musiałam przed nikim nic udowadniać. Bałam się też wypuścić z siebie tę przestrzeń i dać ją innym, bo już tak dużo z mojego życia gdzieś było publiczne. W tym sensie. Przyniosłaś instrument jako znak siły, czy czegoś, co cię fascynuje, ukulele, czyli instrument, który wszyscy łączą z Hawajami, a tak naprawdę to on chyba pochodzi z Madery, ale nie to jest najistotniejsze. Pytanie, jak ty trafiłaś na ten instrument? Przez przypadek. Ktoś, pamiętam, zostawił ukulele jakieś 8 lat temu u mnie w domu. Jakoś tak po prostu wpadł z ukulele i zostawił, tak? Często wpadają do ciebie z instrumentami. Tak, przyznam się szczerze, że mam kilka instrumentów, które zostały, pozostawione. Fajnie. Tak. To co prawda to nie był ten instrument, tylko jakaś tam. Ale no i zaczęłam sobie na nim grać. Strojenie w ukulele jest trochę inne niż na gitarze, bo pierwsza struna jest wyższa, więc od razu ją zdjęłam, bo zupełnie mi nie pasowała. I coś tam napisałam też jeden z utworów, który jest na płycie, właśnie przy pierwszych moich starciach z ukulele. Potem ono gdzieś poszło w kąt, a powróciło, jak poczęłam podróżować właśnie z plecakiem. Bo co, bo jest mniejsze niż gitara. Czyli ekonomia zadecydowała, wygodnie podróżować z ukulele. A która piosenka jest napisana na ukulele? Little More na przykład. Tak. A powiedz mi, a dlaczego ty śpiewasz po angielsku? No tak mi w duszy gra. A jak tutaj masz piosenkę On My Own, to jest taka bardzo osobista chyba piosenka, prawda? Te teledyski są też, to trudno nazwać teledyskami, to są chyba rejestracje z twoich podróży, to co można oglądać w związku z tą muzyką. Są autentyczne sytuacje, czy wykreowane na potrzeby? Oj, na pewno autentyczne, zdecydowanie. Mhm. No to są jakieś po prostu momenty z moich podróży, złapane jakieś sytuacje, w których brałam udział i gdzieś tam obrazują to, o czym jest dany utwór. A powiedz mi tak, kiedy śpiewasz to On My Own, to co to znaczy dla ciebie? Co jest po twojemu? Co jest twoją drogą? Moja prawda. Mhm. To, że bywam słaba. I chyba w tym... Często? Jest moja siła. Chyba nie często. Mhm. W sensie jakby w momentach, kiedy potrzebuję być słaba, pozwalam sobie po prostu na to. I chyba w tym odnalazłam może to zabrzmi zabawnie, ale w tym odnalazłam swoją siłę, że akceptuję też po prostu swoje słabości i swoją wrażliwość i prostotę zarówno tych utworów, jak i tego instrumentu, który zainspirował mnie do poszukiwania siebie. A którą piosenkę najbardziej lubisz z tej płyty? Wszystkie? Ostatnio właśnie zastanawiam się, jak odpowiadać na to pytanie, bo często jest ono mi zadawane. I rozmawiałam o tym z tatą i tata bardzo ciekawie to określił, że te wszystkie piosenki to trochę tak jak moje dzieci. I nie do końca można powiedzieć, które się bardziej kocha, czy które są bliższe sercu, że każda z nich jest gdzieś zapisem pewnego momentu w moim życiu, równie ważnego jak inny. Miałeś też takie postanowienie, żeby wydać płytę, ćwiczyć, być szczęśliwą, ćwiczyć jogę chyba i uszczęśliwiać innych. Jak tam bilans tego roku? No z ćwiczeniami chyba najgorzej. A z uszczęśliwianiem innych to nie, niestety nie ja jestem to w stanie, nie mogę tego stwierdzić. Realnie. Czy jesteś szczęśliwa, ale bo to ja może jestem, jesteś w stanie stwierdzić. Ja jestem, tak. No. Ty tak.
No to co, to siadajcie z ukulele i może coś nam zagrasz? Jasne, pewnie. Z największą przyjemnością. Living on the island where the sun shines bright and the people smile. That's what I need, so have some sympathy for me. Why don't we move? But how we gonna go without a roof?